halo, co was tak dużo tutaj? Czemu nie stoicie pod Trybunałem Konstytucyjnym? Czemu nie atakujecie policję z próbą odbicia niejakiej Klementyny Suchanow, która wczoraj przeskoczyła przez płot, jak kiedyś Wałęsa, no w sumie i jedną, i drugiego czerwoni przez ten płot przerzucali, tylko troszkę różni. Z państwo, zamiast siedzieć tutaj, nudzić się z tym programem, to lepiej walczyć, drodzy państwo, o lepszą sprawę, o czym dzisiaj będzie sporo, ale rozpoczynamy oczywiście bez spiny. Witam bardzo serdecznie, nie odcinam się od państwa absolutnie, wręcz przeciwnie, zaczynamy od państwa komentarzy, czyli tego wszystkiego, co wpisywaliście w zeszłym tygodniu. No, nadal głośne są echa mojej jednej, słownie jednej, nieobecności na początku roku. Nadal to komentujecie, drodzy państwo, no i komentujecie tak. Klara pisze: posłuchaj, Biedra, nie było cię w zeszłym tygodniu, zepsułeś mi cały piąteczek. Na to odpowiedział jej Grzegorz Serafiński: trzeba pojechać po niego z chłopakami i go trochę podregulować, to z miejsca będzie regularny co piątek. Ale boskie, nie regulujcie mnie już, bo przez te regulatory, panie, to różne mogą być sytuacje. Tu Krajan do mnie pisze, drodzy państwo: Wojciechu, jesteś cudowny, strasznie lubię cię słuchać, jestem dumny, że jesteś z Nowego Sącza, ja też z okolic Nowego Sącza jestem, z Kamionki Wielkiej, żyj szczęśliwie i wiecznie, Wojciech ukochany. Też Wojciech Kościołek, Dzierżań, no bardzo dziękuję, bardzo panie Wojciechu, no wszystkie Wojtki to fajne chłopaki, wiadoma sprawa. Krzysztof Ziętek pisze do nas: witamy pana, myśleliśmy we Francji, że pan poszedł do Hołowni. Nie, ja wolę jakoś nie, do Hołowni nie, to do Hołowni lecą muchy różne tam, prawda, i tak dalej, o czym za chwilę. Ryszard Łyczak: Joanna Mucha trenowała kiedyś puczkłondo. Dobre, podoba mi się, szanuję. Krzysztof Lemański: ma człowiek radochę, że bez spiny wróciło, a tu nagle podstępny atak Senyszyn i piechą szlocham. Ja też szlochałem, drodzy państwo. Teraz będzie Sharon Zbołt, nasz jeden z ulubionych naszych komentatorów. Nie mogę całego tego komentarza, drodzy państwo, przeczytać, bo się zaraz włączy prokuratura i wszyscy inni. Zdjęcie pochodzi z wejścia muchy. Teraz bzyka u Hołowni, czy no dobra. I odcinam się zdecydowanie sekatorem. Żona oblatuje myśliwce, a mąż muchy. Dobra, okej, okay. nie ma. Podobno posłance Hartwig brwi narysował sam Nikifor. To Manitou 1976. Marek Sarnecki: w Polsce zawsze mamy jakiś wybór, nawet w Biedroniach. Ja zawsze z Wojtkiem, którego serdecznie pozdrawiam. No i drodzy państwo, jeszcze jest bardzo sporo komentarzy, ale no niestety nie mamy czasu, bo czas co goni, drodzy państwo, czas goni jak nie wiem. No i wracamy, drodzy państwo, przynajmniej na początek do Warszawy. W Warszawie 400 osób przylazło i zaczęło robić strajk kobiet, tak? Nie przesłuchaliście się. Wczoraj było 400 osób, a w dniu, no, że tak powiem, pojawienia się uzasadnienia do wyroku Trybunału Konstytucyjnego przyszło osób 2000. Razem przez dwa dni w wielkim mieście dwumilionowym, nawet ponad dwumilionowym, drodzy państwo, przyszło 2400 osób razem wziętych na strajk, ale są ważne rzeczy i my pytamy, czy kobiety popierają strajk kobiet. No ale żeby odpowiedzieć na to pytanie, musimy razem oglądnąć to wideo. Chciałam powiedzieć, że kobietą może nie jestem, ale macicę zdecydowanie mam. I tak jak nikt mnie nigdy nie może zmusić, żebym oddała swoją nerkę, nikt mnie nigdy nie może zmusić, żebym oddała krew, jeśli tego nie chcę, nawet kurwa pośmiertnie, to nikt nigdy nie może mnie zmusić, żebym oddała swoją macicę! Drodzy państwo, ja się absolutnie zgadzam. Nikt od tej pani nie wymaga, żeby musiała oddać, czy od pani. Nie, przepraszam, odcinam się, bo znowu kogoś obraziłem. Ta pani powiedziała, że kobietą wprawdzie jeszcze nie jest kobietą, ale jest w posiadaniu macicy. Pytanie w takim razie czyjej? Widziałem, że Marta Lempart tam się jej przyglądała z taką dużą ciekawością i entuzjazmem. Może tam, choć jakoś może tymi macicami. Nie, dobra, teraz nożyczkami wolę, bo zaczynamy wchodzić w takie rejony maciczne, w które chyba wchodzić bym nie chciał, ale drodzy państwo, są też ważniejsze rzeczy. Okazuje się, że uczestniczki strajku kobiet ujawniły skrywaną przez lata prawdę, straszliwą, upiorną prawdę, którą, drodzy państwo, Zjednoczona Prawica, a właściwie Solidarna Polska ukrywa, ale wszystko się dzisiaj, przepraszam, wczoraj okazało i pytamy, a zanim zapytamy, to zobaczmy to.
Muszę państwu powiedzieć, że jeden z wiceministrów sprawiedliwości dzisiaj należy do tajnego zakonu Ordo Iuris i nosi w włosiennicę na ciele. Tak. Drodzy państwo, tajny zakon. Dan, 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 daran, dan, daran. Drodzy państwo, ja obiecałem na Twitterze, że ujawnię, o kogo chodzi, kto tam te włosienice nosi pod garniturem, kto, drodzy państwo, w tajnym zakonie ćwiczy sztuki walki, oczywiście z rebelią, bo rozumiem, że ten zakon to taki trochę imperialny zakon Sithów, może, nie wiem, drodzy państwo, ale pan minister Woś zasadniczo sam się ujawnił, że to na pewno o niego chodzi. Teraz każdy się będzie bił, kto jest tym wiceministrem, który nosi włosienicę i należy do tajnego, drodzy państwo, zakonu. Ale pojawiły się też bardzo ważne postulaty, drodzy państwo, tak można byłoby powiedzieć, taka piątka dla kobiet albo trójka dla kobiet, a właściwie co dla kobiet, a oczywiście za darmo, to posłuchajmy jednej z uczestniczek wczorajszego strajku kobiet. Aborcje były, są i będą. Jeżeli chcą ich zmniejszyć ich ilość, to niech wprowadzą rzetelną edukację seksualną. Niech wprowadzą darmową aborcję. Jezus, aborcję. Ale też darmową aborcję też. Oczywiście, że darmową. Tylko pani się tam już wszystko powie. Nawet Jezusa w to wszystko wsadziła. Nie wiedziałem, że Jezus jest patronem feministek. Bo generalnie to dobrze, że o Maryi i Jezusie jeszcze dzisiaj będzie, obiecuję. Ale generalnie to ta pani by abortowała, jakby mogła. Na szczęście Maryja nie zrobiła tego. Wszystko jest absolutnie w porządku. Ja mówię, postulat. Piątka, właściwie trójka dla kobiet, tak? Aborcja, eutanazja i tak dalej, i tak dalej. I adopcja, jeszcze adopcja, no bo trzeba byłoby adoptować. Ktoś musi adoptować przecież Martę Lempart, bo jak już przestaną wszyscy przychodzić na ten strajk, a wczoraj było 400 osób, no to jak zostanie sama, to co Bidulka zrobi, skoro Klemo siedzi, a właściwie chyba już wyszła Klementyna Suchanow. No dobrze, ale skoro o Marcie Lempart, no to Marta Lempart zapowiedziała zemstę straszliwą, zemstę Sithów, drodzy państwo, ale jak to zapowiadała, no to posłuchajmy. Gdzie tym frajerem w kancelarii, który się pod tym podpisze? Proszę bardzo! Proszę bardzo, będziemy cię ścigać tak długo, że już nic innego z całego swojego życia nie będziesz pamiętał. No właśnie, drodzy państwo, będzie zemsta, zemsta będzie straszliwa, jak zemści się, nie wiem, bo będą ścigać. Drodzy państwo, jak ja bym szedł tak na przykład krakowskim przedmieściem albo inną ważną ulicą marszałkowską, na przykład w Warszawie, i zobaczył, że ściga mnie Marta Lempart, drodzy państwo, to życiówkę na 400 metrów na pewno bym zrobił. To naprawdę, drodzy państwo, jestem o tym głęboko, drodzy państwo, przekonany. No ale jeszcze jest jedna kwestia o śladach, które pozostawia Marta Lempart. Marta Lempart, no jakie i o co chodzi z tymi błyskawicami? Posłuchaj. Pamiętajcie o tym, że skończyło się grzecznie, że jak protestujemy, to zostawiamy ślady i cała Polska będzie błyskawica wszędzie. Pamiętajcie o tym. Dosyć tego. Chcemy widzieć wszędzie błyskawice na ulicy, na płocie, na budynkach, tak żeby oni też widzieli, że jesteśmy wszędzie. Także proszę się zaopatrzyć w sprzęt. Skończyło się. Zaczynamy zostawiać ślady. Ja nie przytoczę państwu tego, co usłyszałem przez słuchawkę od mojego ukochanego przywódcy dzisiaj, czyli wydawcy Macieja Zemła, że jak się długo stoi i nie ma to i to, ja to, ale się ślady, ale nie, odcinamy się od tego, odcinamy się absolutnie. Obiecuję, że kiedyś tutaj Macieja zaprosimy i Maciej tu będzie opowiadać różne rzeczy, ale pozdrawiamy Maćka bardzo serdecznie oraz całą ekipę, która się z nami męczy, prawda, w reżyserce, i jedziemy dalej, ponieważ no, strajk kobiet zorganizował taką konferencję i panie wystąpiły w zielonych chustach, zobaczmy to. No, jak państwo widzą, są zielone chusty, drodzy państwo, no i zaczęło się to oczywiście nienawistnym internautom kojarzyć z różnymi konferencjami różnych organizacji, różnych, że tak powiem, organizacji również terrorystycznych. No tam Wojtek Mucha wrzucał na Twittera takie podobne zdjęcie z takimi zakrytymi twarzami niegdyś terrorystycznej organizacji ETA, ale nienawistni internauci porównali panią Martę Lempart i jej koleżanki jeszcze do konferencji innej organizacji. No i zobaczmy to razem. (Śmiech)
drodzy państwo, tak, my się nie śmiejemy z żadnej religii, z żadnych modłów, no ale czy strajk kobiet rozpoczął już świętą wojnę? No drą się, święto to jest wojna. To my pytamy, czy święta wojna, drodzy państwo, no i tak się to kręci. No natomiast wyobraźcie sobie, tam jeszcze inne nienawistne były memy, ja się od razu od nich odcinam, że tam Martę Lempart zrobili z brodą, w mundurze z kałaszem, że taka święta wojowniko, wojowniczko istota jest z niej. No takie tam się różne rzeczy działy. Zapraszam państwa na media społecznościowe, do mediów społecznościowych, tam mnóstwo tego typu szokujących rzeczy jest. Ale drodzy państwo, wracamy do tajnych zakonów, wracamy do świata baśni, legend, guseł i różnych opowieści, ponieważ rozdano paszporty polityki i tam na tych paszporcie polityki jeden z tych paszportów, nie jest to paszport Polsatu, nie jest to paszport w jedną stronę, została taka pani artystka bardzo znana temu środowisku, no i wypowiedziała się tam w różnych kwestiach, posłuchajmy. Nie trzeba być zawsze odważny, nie trzeba zawsze pokazywać, że jest się w tym pancerzu, nie trzeba zawsze pokazywać tej gardy, bo radykalność może się objawiać w różne sposoby, co doskonale wiele osób w tym kraju robi. Nie trzeba tylko i wyłącznie krzyczeć, bo już samo to, że jesteś, jest buntem przeciwko tej faszystowskiej hordzie orków, pośród których my jesteśmy jak elfy w błyszczących w zbrojach w świetle. Faszyst. Polskie orki kontra elfy w świetle. Tak, ja jestem wielkim fanem Władcy Pierścieni, jestem wielkim fanem Tolkiena. Ja to widzę, drodzy państwo, jak wyglądający, jak najpiękniejszy leśny elf Marta Lempart na takim zgrabnym, pięknym koniu rusza do boju na przykład z Sebastianem Kaletą, który w ogóle nie wygląda jak elf, ani go wygląda jak taki zgryźliwy ork. A nie, czekajcie, bo odwrotnie, dobra, nie, to w tak, każdy, niech se każdy odpowie, kto wygląda jak orka, org, a kto wygląda jak elf i tak dalej. Ale lewica ma inne problemy, z którymi podzieliła się, drodzy państwo, w mediach społecznościowych kobiety lewicy wściekły i wściekła. Obrzydliwy skandal w jednej z łódzkich parafii. Ksiądz nie pozwolił zostać chrzestną naszej koleżance tylko dlatego, że dokonała 2 miesiące temu apostazji. To jest jakiś kompletny skandal. Nie ma sensu absolutnie tutaj tego pogłębiać, ale ja jednak to zrobię. No jakim prawem? 2 miesiące temu oficjalnie kobiecina powiedziała, że nie chce mieć nic wspólnego kompletnie z kościołem, nie obchodzą jej żadne obrzędy kościelne i inne, nie jest już w kościele, ona się zasadniczo odcina, drodzy państwo, i to czymś większym niż tylko kombinerki, i niestety sytuacja jest dramatyczna i teraz ją kościół karze. No dobrze, ale drodzy państwo, była słynna afera z pewną wypowiedzią pewnej pani na temat śmierci jednego z Polaków w Wielkiej Brytanii, no i rozpoczęła się zadyma i pytano o to pana Czarzastego. Co będzie z panią Małgorzatą Prokop-Paczkowską, która to skomentowała tak, a nie inaczej, masakrę ponad 750 katolików przed kościołem w Etiopii. Po co kościół katolicki tam się wpakował? Dlaczego nie uszanował miejscowych wierzeń? To potem za to przepraszała, że to był zbytni skrót myślowy. Czy będą jakieś konsekwencje? O to też pytają nasi słuchacze. Proszę pani, bardzo chętnie odpowiem. Czy na przykład zostanie wykluczona z klubu, pani poseł? Nie zostanie wykluczona z klubu. Proszę pani, ten klub to są 4 partie. Ja odpowiadam za partię, w której płacą składki członkowskie 23 tysiące ludzi. Oczywiście pomyliłem się, nie chodziło o Polaka, który zmarł z wygłodzenia, bo tak sobie zażyczył sąd, tylko chodziło oczywiście o chrześcijan zamordowanych, ponad 750 osób, a pani posłanka stwierdziła z SLD, z lewicy, że zasadniczo to po co się kościół tam pchał. Ale dobry szef Włodzimierz Czarzasty powiedział, że nie skreśli ją, bo przecież w partii jest ponad 20 tysięcy osób i co tam będziemy, drodzy państwo, się rozdrabniać nad śmiercią 750 osób. I drodzy państwo, kończymy tę część, ale jeszcze nie, wrzucimy jeszcze pana Hołownię pytanego, dlaczego nie ściągnął Kamińskiego do siebie. Rafał Ziemkiewicz pyta, czy Michał Kamiński toczy rozmowy w sprawie transferu do Polski 2050? Michał Kamiński, czy toczy z nami rozmowy do... Ja o takich rozmowach nie słyszałem, rozmawiam czasem z Michałem Kamińskim, natomiast nic nie Czyli słyszałem. Czyli że nie będzie transferu Michała Kamińskiego do Polski 2050? Ale no nigdy w polityce nie mówi się nigdy, nie wiem czy będzie czy nie będzie, bo za pół roku ta scena Ale polityczna... Ale kusi go pan czy nie? Inaczej. Nie, ja go znam.
i ja z nim rozmawiam. Natomiast to nie jest, pani redaktor, tak, że ja z każdym, kogo znam, od razu zamierzam go kusić. Naprawdę myli mnie pani z postaciami z religii, z różnych też strasznych ale bajek. Ale wie pan doskonale, że to jest po prostu jednak pewna metafora. No przecież nie można tego brać dosłownie. No. Ale ja naprawdę też bardzo głęboko cenię, że pani porusza się w akurat tym obszarze metaforyki, takiej metafizycznej świata, który jest mi bardzo bliski. No teraz czuję, że lekka szydera, ale niech będzie. W życiu, ja ale nigdy... Ale niech będzie, proszę, proszę bardzo. Michał Kamiński jest poważnym politykiem, gdzież mi wozić takich polityków na pokuszenie. Feministki mówią o bajkach, Hołownia mówi o bajce. Ja znam taką bajkę o panu Kamińskim, który przechodził już z tylu partii do tylu partii, że jest to absolutnie możliwe. I tym optymistycznym akcentem kończymy pierwszą część. Witam państwa jeszcze raz bardzo serdecznie. Na moment schodzimy, drodzy państwo, ze strajku kobiet, albo strajk kobiet z nas schodzi, bo nas oblazł, że tak powiem, niczym muchy. Dobra, i idziemy w wielkie dramaty. Wielkie, drodzy państwo, dramaty i wielkie poświęcenie. Nie wiem, czy wiecie, że poseł Giżyński z Prawa i Sprawiedliwości dla dobra nauki, poza jakąkolwiek kolejnością, zaszczepił się w swojej macierzystej uczelni i się tym wszystkim oczywiście pochwalił. Aby rozwiać jakiekolwiek wątpliwości, z realizacją skierowania zwlekałem na ewentualne doprecyzowanie przepisów. Stało się to 14 stycznia. Dopiero po tej dacie zrealizowałem skierowanie, rejestrując się przez pacjent.org, otrzymując, drodzy państwo, termin. I to jest, drodzy państwo, wielkie poświęcenie. Pan Zbigniew Giżyński w związku ze swoim poświęceniem został skrzywdzony, ponieważ wyrzucono go, przepraszam, zawieszono go w klubie Prawa i Sprawiedliwości sejmowym. No i widać, jakie szykany. I to wszystko dla nauki, drodzy państwo, dla nauki i dlatego, żeby nam wszystkim było lepiej. Ale... nienawistni internauci od razu znaleźli mu jego wypowiedzi dotyczące, no właśnie, kogo, pani Jandy i innych, którzy się zaszczepili, jak wiecie, również dla dobra tym razem nauki i tym razem też kultury, też się poza wszelką kolejnością. I wtedy grzmiał pan Giżyński i wytykał palcami, a jak to, posłuchajmy. W tym wypadku troszkę tej postawy honorowej chyba zabrakło. Faktycznie była to rzecz gorsząca, powinny zostać wyciągnięte wnioski, bo takie robienie z jednych lepszych, z drugich gorszych nie jest rzeczą dobrą. Mogę tylko mieć małą satysfakcję i cieszyć się, że na moim uniwersytecie, gdzie także ze względu na to, że Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu ma w swojej części bydgoskiej Collegium Medicum, gdzie również odbywały się te procedury szczepień. Nikt o tego typu sytuacjach nie słyszał i cieszę się, że moje władze rektorskie w tym zakresie i władze dziekańskie poszczególnych wydziałów dopełniły tutaj wszystkich formalności. Upiornie nudną wypowiedź chciałem, żebyście państwo usłyszeli całą, jak to pan poseł Giżyński, że na szczęście na moim uniwersytecie to takich rzeczy nie ma. Były, a pan Giżyński, mam nadzieję, przestanie nas wszystkich, strajk kobiet by powiedział, co my powiemy, denerwować, i mam nadzieję, że prędziutko, że tak powiem, czmychnie z Sejmu, i też to liczę na to, żeby i nasi wyborcy w Bydgoszczy pamiętali o panu Giżyńskim w trakcie najbliższych wyborów. Ale, drodzy państwo, rodzi się pytanie, czy taki pan Giżyński teraz nie powinien zagrać u Jandy. No przecież rolę, którą odegrał tu w radio, to co słyszeliśmy przed chwilą, no rola jest genialna. Z zupełnym spokojem kłamał, drodzy państwo, i dużo ludzi w to uwierzyło. Nawet może powinien u pani Jandy zagrać, nie wiem, nie znam się, zarobiony jestem, ale są większe dramaty. Drodzy państwo, nie wiem, czy wiecie, ale obchodziliśmy, no schucznie to nie, bo oczywiście pandemia i tak dalej, wszyscy są zajęci kłóceniem się w opozycji, ale obchodziliśmy 20-lecie Platformy Obywatelskiej. Wielki, piękny, ważny dla całej naszej Polski, tak powiem, ważna data dla naszej Polski. No okazało się, że ta data, to tak ktoś o niej zapomniał, no Donald Tusk zapomniał złożyć twitterowe życzenia Platformie Obywatelskiej, a on był jednym z tych, który ją zakładał. No i spytano pana Siemoniaka o tę kwestię właśnie. Nie zauważyłem, żeby na Twitterze albo gdziekolwiek pojawiła się informacja o tym, że składa wam życzenia. Nic. Donald Tusk milczy we wszystkich językach.
jest aktywny w mediach, rozmawia z wieloma ludźmi, dzwoni. Natomiast rzeczywiście życzeń trochę byłem zdziwiony, że, rozumiem, że... w niedzielę nic nie napisał. Też byłem tym zdziwiony. Natomiast no, taka jest jego decyzja i widać uznał, że być może ściągnie to jakąś negatywną uwagę na niego. Więc i tak wszyscy wiedzą, że on Platformę założył 20 lat temu. A może uznał już, że po prostu na tego konia nie można, nie warto już stawiać. Może chce postawić na przykład na Szymona Hołownię. Zakładał Platformę, był premierem przez 7 lat. Ja sądzę, że w tym braku głosu, braku choćby tweeta jest jakaś taka tuskowa przewrotność. Tuskowa przewrotność. Nasz wydawca podpowiada mi na ucho, że stara miłość nierdze wieje, no ale mam takie nieodparte wrażenie, że jednak z tą miłością jest coś nie tak. Donald Tusk nie pogratulował wszystkim wielkich sukcesów, czyli w sondażach już są poniżej tego, co może uzyskać Hołownia. Wiele innych sukcesów i największym sukcesem, drodzy państwo, Platformy Obywatelskiej ostatnich lat jest sam Borys Budka, który okazał się równie silny i skuteczny co pandemia. I jeszcze raz posłuchamy pana Siemoniaka, bo na 20-lecie to absolutnie pan Siemoniak powinien się wypowiadać na temat Platformy. Skoro się Budka nie wypowiada, Tusk się nie wypowiada, wszyscy się trochę wstydzą, no to jeszcze raz pana Siemoniaka, o co chodzi z tym Budką? Co dał Borys Budka Platformie, jak wygląda jego bilans? To był niesłychanie ciężki rok dla całej Platformy i całej polskiej polityki i Polaków, bo gdy wybieraliśmy Budkę, nikt nie przewidział, że będzie pandemia i zmieni polską politykę. Jak wybieraliśmy Budkę, to myśleliśmy, że będzie taki spokojny rok, nic się nie będzie działo, to i byle Budka może być przewodniczącym. A tu przyszła pandemia, no i ze zwykłego 3-0 zrobił się prawdziwy dramat. Kłopot polega, drodzy państwo, na tym, że teraz się zastanawiam, czy to pandemia była Budką, czy to Budka był pandemią, że tak powiem, dla Platformy Obywatelskiej. No, nieutuleni w żalu członkowie Platformy Obywatelskiej, jeszcze ci, którzy nie wyskoczyli z tej napierającej wody łódki, mówią różnie o tym wielkim polskim myślicielu politycznym. No Borys Budka, no to jest wielki, drodzy państwo, człowiek, no ale nikt nie przewidział, jak to się śmiali w Monty Pythonie, nikt nie spodziewał się hiszpańskiej inkwizycji. No, drodzy państwo, ale wracamy jeszcze do szczepień, ponieważ wieszcz polskiego dziennikarstwa, Dalai Lama polskiego dziennikarstwa, główny polewacz gorzoły w Magdalence, drodzy państwo, Adam Michnik. Adam Michnik postanowił, no, w takim typowym dla siebie stylu skomentować sprawę, no, bardzo ważną sprawę, czyli sprawę właśnie szczepień pani Jandy. No i on się wypowiedział i zarechotał. A zresztą oglądnijmy to razem. I bardzo dziękuję ci za tę rozmowę. Adam Michnik, redaktor naczelny Gazety Wyborczej, był państwa i moim gościem. Jeszcze jedno zdanie. Ci, którzy atakują Krystynę i Jandę, to są świnie. Świnie, drodzy państwo, jakieś 70-80% według sondaży, osób, które potępiły, że tak powiem, ten gest szczepienkowy pani Jandy, no to są świnie. Drodzy państwo, tylko świnie siedzą w kinie, jak było w czasie okupacji. Pan Adam Michnik, to on się na takich rzeczach partyzanckich bardzo dobrze zna, zamurował się tam w bunkrze na Czerskiej i opowiada u swojego kolegi różne rzeczy. Rechotają. Moim zdaniem wszystko jest w porządku, ale ta choroba dziwnych zachowań, dziwnych wypowiedzi, no, rozprzestrzenia się wśród dziennikarzy trzeciej RP, no, w sposób nieprawdopodobny. Monika Olejnik przeprowadzała taką rozmowę z ministrem Ozdobą, no i tam dochodziło do różnych utarczek słownych, ale w pewnym momencie zaczęła się dziwnie zachowywać. Ja bym chciał, żeby państwo, oglądając to wideo, które zobaczymy za momencik, zwracali głównie uwagę właśnie na postać pani Olejnik. Profesora Andrzeja Skola, ona odpowiada za pani pytanie. Uznanie, iż ochrona życia przysługuje istocie ludzkiej od chwili poczęcia, znalazły wyrazy także w ustawodawstwie zwykłym. Czy pan wie, co to jak... Drodzy państwo, no chciał coś minister Ozdoba powiedzieć, trochę mu tam nie dawano, bo i Monika Olejnik, i pan Śmiszek tam biedroniowali, ale nie biedrowali, to proszę, jednak różnica jest i to znaczna. No ale w pewnym momencie pani Monika Olejnik tak się troszkę odcięła już od tego, bo zasadniczo jej się też absolutnie wszystko ze wszystkim pomyliło, no i sytuacja była jaka była. Drodzy państwo, była bardzo smutna też historia w tym tygodniu.
to śmierć babcia Chmiela, to człowiek oczywiście, myślę, że każdy z was wie, kim był babcio Chmiel, Tytus, Romek i Atomek, wspaniała seria komiksów, wielki człowiek, bardzo głęboko wierzący, przy okazji wielki polski patriota. No i drodzy państwo, w programie poranek przyniósł w mijającym tygodniu, jeden z poranków przyniósł właśnie informację o śmierci babcio Chmiela, no i dziennikarz, ale zresztą co wam będę mówił, doszło do sytuacji typowo lewicowej. Ja osobiście nie czytałam tych książek, chociaż się z nimi zetknęłam, bo to za moich czasów te komiksy się pokazywały, więc szczere wyrazy współczucia bliskim, ale chciałabym się odnieść do tego, co powiedział prowadzący kilka minut temu, jak mówił o śmierci tego człowieka, ponieważ pan Chmielewski zmarł, a w telewizji publicznej prowadzący mówi do nas takie zdanie: odszedł do pana. Nie bardzo rozumiem, do jakiego pana. Nie jesteśmy w telewizji ojca Rydzyka. No właśnie, pani poseł z lewicy zasadniczo nie podoba się, że no katolik zmarł, no to ktoś inny katolik poszedł do domu pana. Ja bym posłał panią posłankę również gdzieś do domu, może nie wiem, na jakąś edukację, może zasadniczo, albo niech ona już zrobi apostazję, tylko niekoniecznie w publicznej telewizji, bo to nie jest TVN24, pana Waltera i innych, i zasadniczo dziękujemy pani z lewicy. Coś jeszcze chciałbym powiedzieć, ale drodzy państwo, nie mogę, bo mnie zamknął, jakbym miał to skomentować po swojemu, co ta bolszewia opowiada w różnych studiach. Ale jest inny dramat. Dramat i generalnie właściwie to nawet jest już chyba stypa w Newsweeku, ponieważ okazało się, że ważna poseł Schulding-Wielgus nie lubi już Newsweeka. Newsweek napisał taki materiał: są piękne i mądre, jednocześnie skromne i wierne. Inne niż wyemancypowane Polki, za którymi Polacy dawno przestali nadążać. Napisał po raz setny ten sam artykuł Newsweek Polska i w pani Wielgus odpisała: ideał kobiety według Newsweeka? Serio? Oczywiście, że to jest skandal. Jakim cudem jeden z drugim zwyrodnialec ugania się za jakąś kulturalną, sympatyczną, kochającą rodzinę, kochającą swojego męża, a do tego dość urodziwą kobietą, zamiast uganiać się za panią Suchanow i za panią Klementyną, a właśnie za panią Klementyną Suchanow i za panią Lempart. To są tak naprawdę dzisiaj wzorce. Idziemy dalej, ponieważ Klaudia Jachira postanowiła teologicznie wytłumaczyć, co powinien Kościół robić, a czego Kościół nie powinien robić w kontekście szczepień. Posłuchajmy. A może biskupi powinni uświadomić swoim wiernym, że gdyby Matka Boska teraz żyła w Jerozolimie, to już dawno byłaby zaszczepiona. Ona, Józef i dziecko, cała rodzina. Dziękuję pani poseł. Ja myślę, że pani poseł, fajnie by było, gdyby pani się poselską pracą zajęła i pomaganiem ludzi, a nie robieniem kabaretu z Sejmu. Bardzo proszę, pan poseł Zdzisław Wolski. Proszę zejść z mównicy. Pan poseł Zdzisław Wolski. To naprawdę nie jest kabaret, pani poseł. Dziękuję bardzo. Ja się zastanawiam, dlaczego pani Klaudia Jachira marnuje się w polskim Sejmie. Stanęłaby na przykład na targu z jajkami, z jabłkami, z czym tam sobie życzy, i by się wykłócała o każde 20 groszy, prawda, z klientami, i byłby z tego pożytek, i byłoby wszystko w porządku. No i teraz pytanie, no jak Klaudia Jachira zachęca do szczepień? No teologicznie mam takie wrażenie, no poruszyła tam kwestię Maryi i Jezusa. Ja tylko się zastanawiam, co oni mają z tym Maryją i Jezusem, no oni tak nie chcą tej religii, oni apostazję robią, oni darmowej aborcji chcą, a z drugiej strony tak, jedna gada o Jezusie w Sejmie, druga mówi Jezus przy okazji darmowej aborcji. Trzecia no jest zdziwiona, że nie może być brać udziału w katolickim sakramencie, kiedy przecież dwa lata czy dwa miesiące wcześniej, jak tam było, już nie pamiętam, dokonała apostazji. Ja naprawdę już nic nie rozumiem, ale najważniejsze, że Rafał Trzaskowski już wie, dlaczego przegrał wybory i kto za tym stoi, i zasadniczo to też dotyczy jego wyglądu. Posłuchajmy, a właściwie czytajmy, bo on mówi po angielsku, a dołem lecą napisy. Someone probably told them that shorter politicians lose elections, so they decided suddenly out of the blue to say that I'm much, much less taller than I am.
wmówili narodowi, że jest niski, drodzy państwo. Dramat. Gdyby mówili, że jest wysoki, że ma 2,20, to na pewno wybory by wygrał, czego i odcinam się, drodzy państwo. Żegnam się z państwem bardzo serdecznie. Komentujcie, bądźcie z nami, oglądajcie na YouTubie. Ale teraz bardzo ważny komunikat jeszcze na sam koniec. Za moment, po króciutkiej przerwie, bardzo ważny wywiad z prezesem Jarosławem Kaczyńskim. Zapraszam.